Cześć, tu Gruwowowoła z bloga fantazy.pl. Zapraszam Was na vloga numer 11. Ok. Przed Wami drużyna, która zdobyła 54 punkty, czyli moja, moja drużyna. Nie jest tak. Żebym był jakoś super zadowolony, ale też nie jest tak, że jestem super niezadowolony. Były plusy, były minusy w tej kolejce numer 5. Ederson jest plusem. Tak mi się wydaje, że w końcu udało mu się zdobyć czyste konto. Szkoda, że akurat wtedy, kiedy Mitrowicz grał przeciwko niemu, szkoda, że na tego Mitrowicza zużyłem minus 4 punkty. Ale nie wiedziałem, czy Wolcott Zagra. A wiedziałem, że cena jednego będzie spadała, a drugiego będzie rosła. Podjąłem ryzyko fantazy, czyli zdecydowałem się na transfer w środku tygodnia. Żyłem w dużym niepokoju przez ten czas, i okazało się, że w sumie te minus 4 punkty to. To takie co no, po prostu, to, to nic, nic tam wielkiego się nie wydarzyło, bo te cztery punkty, myślę, tutaj nie zaważyły na, na, na całości wyniku, jak gdyby. Myślałem, że Mitro lepiej zagra, ale o nim może za chwilę, bo zacznijmy od tego, że Mendy nie zagrał. Mendy nie zagrał, a Pep używa głupiego sformułowania w stylu... Yy, Tydzień, a może tygodnie, a może dni, więc dla mnie to jest takie nieszanowanie graczy fantazy po prostu. No, zło, czyste zło, ten pep. Dzisiaj przegrali z Olympique Lyon 1-2 u siebie z, w lidze mistrzów. Myślę, że będzie wkurzony mega po tym, po tym, po tym spotkaniu pep yy, i zobaczymy nowe, lepsze City. Z Cardiff. czy zobaczymy tam Mendiego, wydaje mi się, że nie wiem. <laughs> w sumie no, kto to może wiedzieć? Dzisiaj, dzisiaj jest środa. Pewnie w piątek Pep wypowie się, czy będzie grał, czy nie. No, jak powie może wiem jedno, jak powie, że nie będzie grał przez dwa tygodnie, to i tak go zostawię. Jak powie, że nie będzie grał przez miesiąc, to wtedy go sprzedam. To tutaj nie ma jak gdyby dwóch zdań bo ja potrzebuję tej kasy, tych, tych sześciu baniek. One są mi po prostu potrzebne i można z nich użyć teraz w dosyć wiadomym, wiadomo co można zrobić z taką, z taką kasą teraz. Alonso też bez punktów. Mi się wydawało, że tamta asysta to być powinna do, po podaniu do Williana. Obrońca generalnie tylko musną piłkę, więc Mogliby mu zaliczyć tą asystę, jak widzieliście, on był tutaj na, on u mnie w drużynie był jako wicekapitan. Dosyć długo myślałem, czy go nie zostawić na C. Przeważyła opcja, że Kun Aguero jest w 51% składów. To oznacza, że każdy jego gol, a brak gola Alonso powodowałby Wielki, kolosalny spadek w overallu i tylko z tego powodu zdecydowałem się na Kun Aguero, chociaż y, moja teoria jest taka, że Kun jest poza formą, ale o tym może y, za chwilkę. O tym może za chwilkę. To jest kalendarz Wandajka. Ten kalendarz Wandajka y, prezentuje się w sposób fajny w sumie, bo mamy Southampton teraz u siebie, potem mamy wyjazd na Chelsea, Manchester City u siebie, Huddersfield, Cardiff, Fulham, Watford, Everton, Barney, no, widać tam clean sheety, widać tam clean sheety, gdyby nie ten kalendarz, najsensowniejszą opcją w tym momencie byłoby zrobienie sprzedaż Van kupienie Zakup do albo też Beneta. Beneta bardziej, bo on kosztuje 4,1, więc zostaje wtedy 1,9 miliona na inne ruchy. I tak, ja bym myślał, żeby, żeby tutaj robić, gdyby ten kalendarz wyglądał inaczej. No teraz sprzedawanie Wandajka na dwie kolejki. Nawet jeżeli on nie oddaje tych strzałów, tak jak ja myślałem, że będzie oddawał, to jednak wydaje mi się, że będzie grał co kolejkę i i użyjmy hasła FPL to maraton a nie sprint. Czy podobne, podobnie brzmiącego, nie pamiętam teraz, jak ono brzmi, ale chodzi o to, że od dziewiątej kolejki ktoś z obrony Liverpoolu powinien znaleźć się w naszych składach. Po prostu. Tutaj już można sobie, kto nie ma, może sobie zacząć planować. Czy to będzie Gomez, czy to będzie Van Dijk, czy to będzie. Arnold, czy będzie to Robert Sond, czy nawet Alison do Bramki, który z nich powinien się znaleźć w naszych składach? Po prostu kalendarz tego wymaga. A ja nie będę tracił kolejnych transferów, żeby teraz się pozbywać wandajka, potem go kupić. bo Może kupię sobie, bo może wtedy będę miał dziką kartę. Że to nie wiem. Nie, nie chcę tak tego planować. Wydaje mi się, że co tydzień dzika karta jest układana w zupełnie inny sposób. W tym tygodniu pewnie też byłaby inaczej ułożona, więc nie będę dzisiaj planował dzikiej karty, która może się nie wydarzyć od dziewiątej kolejki. Po prostu. Do Hetty Super gra 4,4 miliona, więc to jest. Troszkę więcej jakości, 1% wyboru teraz mi się rzucił w oczy, to jest kapitalna różnica w tym momencie. Kalendarz mówi, mogą przydarzyć się Clean sheety. jego gra mówi będę podawał, będę stwarzał sytuację, będę oddawał strzały za 4,4 miliona fantazy jestem super opcją, jak wyłożę, jak do, dołożę trochę jakości do tego co robię. To zacznę punktować na takim poziomie jak w spotkaniu z Barney. Tak to gdzieś pewnie będzie wyglądało. No, Bennett po prostu kosztuje 4-1 i gra, więc tutaj wielkiej filozofii nie ma. No, kalendarz i, i taka cena. Więc mamy dwóch grających obrońców po 4-1, bo kolejnym jest, 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 jest Wampisaka. On mi wchodzi z ławki za Mendiego. Y i tak naprawdę, gdy Mendy teraz zapał kontuzję, to Van Bisaka do pierwszego składu z takim kalendarzem spokojnie, bo on z Huddersfield zagrał w taki sposób, że te wszystkie tutaj, co widzicie, rzeczy na zielono, powodują, że no, z tego wzięły się bonusy, zakładam. Już nie będę wnikał, że miał jeszcze do tego pewnie podania na metry celne, które były... Które spowodowały, że tam nabiło tych małych punktów, ale zakładam, że te odbiory piłki, ślizgi, generalnie gra obronna wan Anbisaki spowodowała to, że on te trzy punkty bonusowe dostał. Z takim kalendarzem. Myślę, że są też gdzieś blisko y, tych y, clean sheetów. Aczkolwiek obstawiałbym klinschit chyba tylko w spotkaniu z Newcastle, bo wyjazd do Wisienek może być ciężki, żeby uzyskać klinschit. Wilki u siebie, jeżeli będą grały tak jak teraz, to też może być ciężko. No i może ten Everton, ale tam zaraz pojawi się Richard i pewnie to będzie grał. W każdym razie w szóstej kolejce van Bisaka do pierwszego składu spodziewam się czystego konta yy, i tyle. No, szkoda tych punktów na ławce, więc Mendy. Możesz wrócić, możesz nie wrócić. Może inni będą mieli większy kłopot z twoim, z twoim brakiem. Z twoim brakiem. W składzie niż ja. Dobra, to było o. Jeden hazard. Wiedziałem, że on zagra dobrze. Czy spodziewałem się trzech bramek? Nie. Czy spodziewałem się, że będzie karny? Tak, spodziewałem się, że Bramka Szkardii w go wyjmie, okazało się, że jest inaczej. Jak patrzyłem na skróty, to dla mnie najważniejszym, najważniejszą rzeczą, jaka się tutaj dzieje, to jest to, że Ziru wrócił do składu. On fajnie współpracował z Hazardem. Hazard przed tą kolejką oddawał strzał co 22 minuty. Stwarzał sytuację kolegom co 22 minuty. To powoduje, że on jest mega ultra ustawiony ofensywnie. Sari mówi, że on jest gościem na 40 bramek. Alonso podpowiada, że to jest forma jak była u Salaha. Ok, spoko. Nie sprawdzałem ile dzisiaj osób już go zakupiło. Ostatnio jak sprawdzałem to było 300 tysięcy. Możliwe, że jego cena dzisiaj podskoczy. Wczoraj miała podskoczyć, ale te wszystkie strony trochę tak nas robią w wała. Niemniej możliwe, że dzisiaj ta cena podskoczy. I teraz jak sobie zobaczymy na te jego punkty. 4, 8, 11, 20. Wiadomo, krzywa, krzywa wznosząca. Sensownie było go kupić w kolejce drugiej, i na tych punktach sobie budować over ranking. Pytanie, czy 20 punktów, to już nie jest max. Yy, oczywiście nie mówię, że zakup hazarda jest głupi dzisiaj. Mówię tylko, że to, co idzie do góry, musi w pewnym momencie się wyprostować. Yy, i, 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 ta, I ta krzywa wzrostu po prostu będzie, będzie płaska, i dlatego też no, może być płaska w stylu 20 punktów, tak? Więc to będzie super dla osób, które mają, mają hazarda. Ja go nie kupiłem, prawdopodobnie go nie kupię. Nie mam na to kasy, ale no, już raz kupiłem kilku zawodników, którzy byli na swojej górce, że tak się wyrażę, punktowej i nie wyszedłem na tym najlepiej. Walcott Mikitarian. Oczywiście Hazard jest innym, innym zawodnikiem, to jest inny, inny kaliber człowieka. Ale wydaje mi się, że gdyby matematycznie tutaj może być tak, że y, kilka osób ode mnie z roboty by się, wy, by się wypowiedziało, że. No, nie do końca on musi te 20 punktów 60, co kolejkę zdobywać. Aczkolwiek, jeżeli jest prawdą to, co mówi Alonso, jeżeli będzie salachem tego sezonu, no to rzeczywiście spadnę jeszcze bardziej w overallu, bo w tej kolejce spadłem 50 tysięcy. Więc. Ok, zobaczymy, jak to będzie, Mane. Mane i Salah. Yy... Dwójka, którą mam w składzie. Mane 5 strzałów trzycelne, celne, w salach 3 sytuacje stworzone, pięć strzałów bodajże, 3 yy, dryblingi udane, jeden nieudany. Rzuty rożne są u niego. Generalnie to wszystko wygląda spoko. Yy, kiedy dołożymy do tego cenę 11 milionów, przestaje wyglądać, yy, przez 13 milionów, przestaje wyglądać spoko. Kiedy pomyślimy sobie, co moglibyśmy kupić, kogo moglibyśmy kupić za te 13 milionów, to też przestaje wyglądać spoko. Według mnie to spotkanie z Southampton, jeżeli Salah nie zdobędzie bramek. Bramki 2, 3, 4, 5, to będzie powód, żeby. Pozbyć się pana Salaha ze składu, nie patrząc na to, co się może wydarzyć jutro. Yy, tu już za dużo szans, no gdzieś trzeba po prostu powiedzieć stop dosyć, idziemy do przodu, bez ciebie, idziemy pewnie w Hazarda. Uznajemy, że miałeś swoją, swoją szansę. Jeżeli zagra tak jak zagrał z Paryżem, miał najsłabszą notę na huzolet chyba 5 i 7. 5 i7 to jest w ogóle. Nota z polskiej ligi, gdyby kiedy ktoś zacznie mierzyć te wszystkie sytuacje jakie się wydarzają w polskiej izie, to myślę, że 5,7 to, to będzie taka przeciętna, no ta średnia w sensie i no, tutaj Salah nie zagrał dobrze, te jego straty były tragiczne, ale jeżeli ktoś sprzedawał Salaha albo Mane, albo Firmino przed tym trudnym kalendarzem, to spotkanie z Tottenhamem pokazało nam to, że yy, trudny przeciwnik dla Liverpoolu nie istnieje, tak samo jak było z Paryżem, 17 strzałów, 10 celnych, 3 duże sytuacje bramkowe i oczywiście Chelsea i City możliwe, że są strzebel wyżej niż Tottenham aczkolwiek City pokazało, że może nie do końca dzisiaj z Lyonem i generalnie jakiś ten sezon chyba nie wygląda tak jak Pep by tego chciał to jednak Patrzenie na kalendarz w przypadku Liverpoolu jest bez sensu. No bo oni są mega mocni po prostu w ataku, tak? W obronie również. Kilka clean już mają, do tego stracona bramka w 93 3 minucie, więc no, dlatego ja tego Wandajka zostawię, tak? Ale tutaj, tak jak mówię, ja nie sprzedawałem Salaha, bo wiedziałem, że oni zagrają dobre spotkanie jako drużyna z. Tottenhamem. Szkoda, że w Salach nie zdobył jakiejś brameczki, a miał tam sytuację i, tak jak powiedział Andrzej Twarowski w meczu, w poprzednim w Salach z poprzedniego sezonu by to wykorzystał. Dokładnie to samo mówiłem w, w podcaście ostatnim z Galetem: że w Salach z poprzedniego sezonu sytuacji z Leicester by wykorzystał, sytuację z Tottenhamem by wykorzystał. I mam nadzieję, że w końcu przebudzi się z tym Southampton. Mam dużą nadzieję, że to się w końcu wydarzy. Jest i Frazer. To było tak, że miał nie zagrać. Ludzie zapomnieli o nim w ogóle, że on istnieje w FPL-u. Budowali swoje drużyny bez tego zawodnika. Tak jak mój dobry kolega Żelek, który w ostatniej naszej rozmowie powiedział, że rzeczywiście to był błąd, że go nie wstawił do składu, ale kto by wkładał, wkładałby takiego Frazera do składu, kiedy on jest na żółto i może nie zagrać, kiedy no, potrzebna jest ta piętnastka, taka grająca. Tak? Tam po kadrach przeważnie nie ma takiej dobrej informacji, na ile ktoś wypada. A tam dwóch sobie kolano, a potem się okazuje, że go nie ma przez 2-3 tygodnie. W każdym razie był. Z jednej strony widziałem, jak hazard zdobywał bramki, z drugiej strony Fraser bronił mojego overallu i to było mega fajne. Ja miałem problemy z komputerem i nagrywałem takiego vloga. Problem miałem i nie udało się go opublikować. W każdym razie na tym vlogu, jaką bym ułożył dziką kartę przed kolejką piątką, Fraser się znalazł. I tak samo jak polecałem go w newsletterze ostatnio do składów, tam zrobiłem taką listę 11 zawodników, których bym wrzucił do składu. Jakbym układał dziką kartę. No bo słuchajcie, dwa strzały, asysta, dwa gole, asysta, sytuacja wy, wy, wykreowana, stałe fragmenty gry. To jest za 5-6 miliona mega opcja w tym momencie. Cieszę się, że, że go wstawiłem od samego początku, uratował mi tyłek. Teraz po prostu byłbym mega, 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 mega niżej jakbym wstawił tam Innych dziwnych zawodników, takich jak Mikitarian na przykład, no, zupełnie nie rozumiem tej sytuacji i... Emery zdobywa teraz, jak gdyby Laury, wyg wygrywa spotkania, Lacazet Ozil, y Auba, Ramsey i to jest ta czwórka, która gra, zobaczymy... Czy nie przytrafią się jakieś kontuzje. I wiem, że to jest podłe, że ja tak mówię, że powinny się przytrafić jakieś kontuzje, ale niestety... No tak to, tak to czasami jest, dlatego ja tutaj czekam jeszcze z transferem. Bardzo bym nie chciał robić transferu przed GAMING 6, ale możliwe, że będę musiał zrobić. Jeżeli będę musiał zrobić, to to będzie pierwszy zawodnik na mojej liście do sprzedania, to jest właśnie Miki. I za niego mam dwa typy. Madison. Bo po prostu robi swoje. Dziś tutaj mam jakieś notatki, a tylko sobie zapisałem, że Madisona bym kupił. No i rzeczywiście, no kupiłbym go, bo tutaj on w ostatnim spotkaniu zdobył bramkę z karnego, bo z karnego, ale oddał pięć bodajże strzałów na, na bramkę Begowicza. Tam była jedna poprzeczka, były dwie, trzy, trzy sytuacje wykreowane trzy sytuacje wykreowane. Myślę, że on z Wardem będzie tworzył bardzo, 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 bardzo dobrą parę. Jeden będzie podawał, drugi będzie strzelał. To fajnie wygląda za 6,6 miliona. Już panowie mówili, że jest hype na niego wcześniej, rzeczywiście, ale tak jest tylko 4,8%. Ten kalendarz mówi, żeby wstawiać takiego zawodnika do składu i to on jest pierwszy na mojej liście. Drugim jest Richardison. I Gareth jak mówiłem napisałem, że ja chcę wstawić tego, tego Richard, Richard Lisona za Mkhitaryana, napisał, że w ogóle no prędzej słoń przejdzie przez ucho w, w igle, więc no okej okay, no. Dla mnie tutaj i tak, sorry zły tutaj zrobiłem zrzut, no bo Ar Ar Arsenal jest teraz tak, czyli na Arsenal może nie, ale potem mamy Everton, Lisy, w, w sumie mówię Fulham, Lisy, więc on zdobył te dwie bramki w meczu Brazylii. Dobrze grał. No. Może to właśnie jego brakuje w drużynie Evertonu. Yy, I możliwe, że po spotkaniu z Arsenalem teraz będzie takim must have'em Po prostu, no. że to będzie od niego się budowało kartę na nowo. Mitrowicz. No. Wyspowiadam się z tego Mitrowicza, bo tutaj kolega do mnie pisał, że. Się to nie spina zakup mit, mit, Mitrowicza na wyjazd na City. Generalnie uznałem, że po pierwsze, cena spada to, co mówiłem na początku. Cena jednego spada drugiego rośnie. Gdzieś mi się rzuciło w oczy. Jakiś angielski, poważny dziennikarz napisał, że Walcott nie zagra, że jest szykowany na Arsenal, żeby pokazać tam w Londynie, że on jednak nie jest taki zły, żeby pozbywać się go, nazwijmy to, do, do innej drużyny. Więc uznałem, że kurde, no trzeba tego sprzedać. No tylko Fraser był na żółto. Przecież Ederson miał, miał nie zagrać. Okazało się, że Mendy nie zagrał. Tam dużo było sytuacji takich, które spowodowały, że po prostu no, Siedziało to w mojej głowie i tak chciałem kupić Mitrowicza, teraz się, się cieszę, że go mam, bo on ma teraz przesunął Watford. I obronę Evertonu, która powiedzmy sobie nie jest najlepsza. I to, że Arni teraz z Jermolenką ich tam rozklepali, to już było wiadomo jak tylko zobaczyliśmy linię obron Evertonu. Przynajmniej Ja już byłem przekonany, że to West Ham wygra. Mitro jego dwa strzały, jeden celny na City. Głupi pomysł, przyznaję, ale na Watford za chwilę yy, jeden z, z typów na kapitana, bo pozdrawiam cię Rataj, uwaga, bo nie strzelił z City. To znaczy się, że nie jest na górce, bo nie mógłby tak strzelać i tak że rzeczywiście Wardy tam wtedy strzelił, strzelił, ale o tych sytuacjach z Wardy mówiliśmy. To jest wyjątkowe. To jest niesamowite. On pobija rekord. Yy, I dlatego, nieszczelona bramka w jakimś spotkaniu może spowodować to, że zaraz jakaś bramka wpadnie. Ze zwykłego prawdopodobieństwa tak by wychodziło. Sergio Aguero. Gościu ma teraz 52%. Możliwe, że ma teraz jeszcze więcej. Yy, tych, pro, tych procentów yy, wyborów w drużynach. I, przepraszam bardzo, i. Eee, jakie on ma statystyki? Przypomnijmy sobie. Ile on ma strzelanych bramek? Trzy bramki strzelone z Huddersfield i kilka asyst nabitych, tak? I generalnie za 11 milionów cały czas wszyscy mówią, że w Salach jest bez formy. Eee, no, może jest, ale pytanie czy Aguero jest, jest bez formy? Czy, to, czy te 14 punktów z tej kolejki Wynagradza nam te 11 milionów, no i ja powoli się zastanawiam nad tym, że może no tutaj należałoby przy dzikiej karcie, gdybym ją sobie robił w tym momencie dzisiaj, no to Aguero out, a Sterling in. Sterling dzisiaj się wydaje w lepszej formie i to, że Aguero oddał 5 strzałów z fulam, to jeżeli popatrzymy się na te strzałeczki, to tak naprawdę nie widać tych, tych trzech strzałów, które zostały zablokowane. Jeden tylko z nich był celny yy, i to jest mało. I naprawdę trzy gole w jednym spotkaniu, kiedy pokazał się super, w super formie, okej. Okay, no, miał jeszcze potem, potem Newcastle, miał jeszcze potem Fulham. Yy, myślę, że ten kalendarz może nas zaprowadzić na manowce. Może, chociaż nie musi, ale też coraz większe patrzenie na pana Aguero, bo liga nie śpi i są nowe talenty. Jak w NBA po prostu. Nowe talenty co sezon. Ziru wrócił. 10 podań do hazarda. To, było, to była największa liczba podań, jaką on zrobił w spotkaniu z Cardiff. Dwie asysty z tego zaliczył. I jeżeli ich współpraca będzie wyglądała w taki sposób. To myślę, że w, przy tym kalendarzu Ziru pokaże się z dobrej strony. Tak mi się po prostu wydaje. Poza tym kosztuje 7,8 miliona. No to to już w ogóle go wstawia w super pozycji, no bo 7,8 miliona za napastnika Chelsea, który będzie grał w podstawowym składzie, bo nie wydaje mi się, aby teraz Morata wrócił. To jest super okazja, żeby takiego gościa po prostu wstawić. Tutaj mamy Lukaku i fajnie, że on te bramki strzela, ale w jego wypadku bardziej ja akurat szykuję się na gole z Westhamem i z Newcastle. Z Westhamem ma 11 bramek w 10 kolejkach, z Newcastle ma 6 bramek w 9 kolejkach, z tego co pamiętam. To są te dwa spotkania, kiedy można byłoby wstawić Lukaku do składu, bo on tą bramkę z Watfordem teraz, tak, grali, zdobył tak trochę, hmm, powiedziałbym, on, bez sensu, no, co on zrobił. On miał dwa strzały yy, i ten, ta bramka to padła po strzale biodrem w ogóle, no, nie, nie wiem, czy on też jest wart 11 milionów, chociaż te bramki wpadają. Tego mu nie odbieram, ale yy, Pytanie ile może być takich fartownych sytuacji, bo mamy spotkanie z Tottenhamem Potem mamy spotkanie z Barney Z Tottenhamem Na pustą nie, nie trafił, przypomnę, oddał 5 strzałów, nic z tego nie wpadło. Z Barney oddał kolejne 5 Wpadły dwa gole No ale z Barney to praktycznie każdy zdobywa bramki i teraz mamy sytuację z Watfordem, kiedy on daje dwa strzały, i przy okazji ten, ta bramka pada po strzale Piotrem. Nie wiem, no ja byłem mega zajarany, żeby wstawić Lukaku do składu. Przeszło mi. Przeszło mi. Aczkolwiek Kłeskamniukas w najbliższych kolejkach to jest ten strzał, który może się opłacić. Zachar wrócił i myślę, że przy takim kalendarzu za 7 milionów to w ogóle. Jak ktoś ma wolne się baniek, nie ma co się zastanawiać, tylko go wstawić do składu. Tak sobie myśleliśmy za Arni, takie przed kole, kolejką pieszą, takie dwa wybory y, od czapki, w sensie, no, co, tak oczywiste wybory, że aż zęby bolały, jak się o tym myślało i głowa nie, nie, nie przyjmowała. Y, żeby, żeby taką dwójkę do ataku wstawić obok, obok Aguero, tak? Był Aguero, Zacha, Arni. Arni jest teraz drugim napast, napastnikiem grze. Zacha zdobył 4 gole na 5 kolejek w jednym. Spod... Dobrze mówię? Trzy... Przepraszam, 3 trzy gole na 5 kolejek, z czego w jednej kolejce nie zagrał, tak? Na no to samo wychodzi. Generalnie gościu, w formie, można go wstawiać do swoich składów. I ja bym za tego Aguero, no dużo bym tutaj mógł zyskać. O, właśnie to są te strzały zachy z Hadersfield, akurat jest. Lakazet, który wrócił, i on sobie w tym ostatnim spotkaniu zrobił trzy strzały, zero było celnych. Niemniej spotkanie z Evertonem, z Watfordem, z Fulham i z Lester gościu kosztuje 9,4 miliona. Ma, wydaje się, w tym momencie pewne miejsce w składzie. Oddaje dużą liczbę strzałów czego chcieć więcej? No pewnie tego, żeby zamiast asyst do bramki, ale przy takim kalendarzu, 4 spotkania, 3, 3 u siebie, wydaje się bardzo, bardzo, bardzo spoką opcją, aby wstawić go do składu. Myślę, że to spotkanie z Evertonem będzie takim pierwszym, gdzie ludzie sobie na spokojnie do niego podejdą. Te 4% pewnie nie tak bardzo się ruszą do góry. Każde Każda bramka z Evertonem to już będzie wstawianie masowe lakazeta do naszych składów, to już pokazywałem. I co Wilson, no i pan Wilson, dwa strzały z Lester zero celnych. Asysta, jak zwykle, gościu, który zamiast bramek zdobywa asysty, kolejny w moim składzie, napastnik, który tak robi. I teraz, myślałem, żeby go nie sprzedać, ale z drugiej strony patrzę sobie kalendarz. Chyba nie ma sensu. No, i chyba rzeczywiście nie ma sensu sprzedawać tego, tego Wilsona. No, bo trudno znaleźć jakieś sensowne zastępstwo w takiej kasie. Niemniej, gdybym miał te 0,7, to bym pewnie sobie kupił Zachę. Tak mi się wydaje, że tutaj Zacha, Zacha by wszedł w jego, w jego miejsce. No i słuchajcie, pół godziny gadania z mojej strony. Bardzo dziękuję za wszystkie wiadomości, które do mnie do, dotarły, że przydałoby się, aby vlog powstał. Mój komputer nie dał. Nie daj rady. no, no, no już, już ma swoje lata, więc czeka mnie zakup nowego kompa. Kiedy to nastąpi, nie wiem. Dzisiaj pracowałem sobie na laptopie od y, Pazdana, za to ci bardzo dziękuję Robert, że chciał Ci się podjechać. Y, t, świat w ogóle ciąży nad tym vlogiem moim Najpierw się KOMP tutaj rozwalił. Y, następnie w, dzisiaj była awaria y, w Warszawie przy budynku, w którym mieszkam i dojazd do tego budynku zajmował trochę czasu, więc fajnie Robert, że to by się chciało. Bardzo dziękuję, że to zrobiłeś. Vlog jest nagrany. Roosta, Twojej drużyny nie będę robił w tym momencie, bo tu już nie starczy czasu, 6 minut to i tak jest dużo, ale w związku z tym, że mam ten laptop jeszcze na jutro, to pozwolę sobie jutro nagrać Rosta. a w związku z tym, że zostawiłeś, dałeś mi komputer, w którym jest Chrome, który zapamiętuje hasła, to mogę zrobić wszystko. Dziękuję bardzo za wysłuchanie. Do jutra prawdopodobnie. Jak ktoś jeszcze nie zostawił saba, to poproszę o zostawienie. Cały czas czekam, aż walnie ten magiczny tysiąc, który sobie YouTube życzy. A też łapki w górę w tym pomagają, więc gdybyście byli tak mili i zostawili łapkę w górze, to będę zobowiązany. Dziękuję bardzo za obejrzenie tego 11 odcinka mojego vloga. Dzięki cześć.